Myliłem się, ok. Sorry, moja wina. Naprawdę nie chciałem, po prostu nie sądziłem, że aż tak bardzo będziecie zainteresowani testem T49. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś rzucimy okiem na Lighta po zmianach na 9 poziomie, więc zacznijmy może od tego, co tutaj się pozmieniało. Więc na początek, wytrzymałość. Mieliśmy znacznie mniej HP, tyle ile przystało na 8 poziom, teraz mamy 1400. Poza tym zmniejszyła się prędkość maksymalna do 65 km na godzinę, ale mamy wyższą moc na tonę, mamy poza tym lepszy zasięg widzenia nie 400, lecz 410 m, mamy stabilizator pionowy, którego wcześniej nie było oraz co jest bardzo istotne zupełnie inne parametry na armacie 90 mm teraz, amunicja podstawowa ma. 212 penetracji, czyli bardzo dużo jak na Light'a. No i to tylko się chwali, prawda? No dobra. Ja na początek pojadę z trolem. Jeśli nie wyjdzie, będę lamił to założę normalne działko, ale skoro już ten pojazd kupiłem, to na pewno będę robił teraz doświadczenie na Sheridana, zapewne na strumykach, na streamach. I raczej będę grał na trolu, bo on jest po prostu zabawniejszy, ciekawszy. Są jaja jak berety. A zwykłe działko. Może i jest lepsze, ale fan to fan, musi być frajda z gry, więc pierwsza bitwa po odkupieniu i mamy dziewiątki, jedną artę, ogólnie pozytywne losowanie, bardzo, bardzo dobrze tutaj rzuciło, zresztą mapa również jest wyższych lotów, tundra to mapa, gdzie można oddać fantastyczny strzał na początek, tylko trzeba wiedzieć w co, jak i gdzie. Nauczyłem się przez te wszystkie, wszystkie tygodnie gry T49 jeszcze przed patchem z lajtami, że pewniej jest strzelać z hajków. Ok, kumule są potężne, mają penetrację sensowną 152, ale jak wejdzie ze zera w gąskę, jak się odbijemy to jest dramat. A hajek to hajek, zawsze będzie te 300-400 uszkodzeń, a 900 nawet w papiery przy penetracji. Koledzy tutaj się ze mną witają, Krzychu siemaneczko, witam Ciebie, ziemeczku i teraz czas na pre-aim, pre na start, wcelowani jesteśmy na wjazd, oczywiście nieco dalej, nie na sam początek wjazdu tylko na tą dalszą część. Był sobie Lorein. Był sobie Lorein. <laughs> oh my god. 852. I to i tak był jeszcze niski wymiar kary. Bo mogło być znacznie lepiej. Mogło być lepiej. Nie było, ale i tak jestem zadowolony. Naprawdę rewelacja. Troszeczkę kombinujemy tutaj, jak się ustawić, żeby nie zablokować siebie wzajemnie. Wyjedzie? Tym pilotem, jak sądzicie? Czy oni się wychylą? Czy tak nie bardzo? O nie. o Otychami. Arta. Arta się odezwała Hamstwo Arty Celują we mnie, celują chamy w ogóle zero litości Weszło To przebiło go w garnek To przebiło go w garnek! Przebiłem w garnek z T49. Wycelowałem pilotowi w garnek. To jest niemożliwe. A ten przejechał swoją drogą W garnek przycelowałem ziomka Nie wiem jak nie mam pojęcia, nie pytajcie się mnie jakim cudem, ale to był fart życia. Mówili, że nie umiem grać. Mówili. Mylili się. <laughs> nie no, tutaj kolega w pilocie przejechał, jestem ogłuszony i muszę się stąd wycofać, tylko zobaczcie jak to jeździ po tym cholernym ogłuszeniu. Muszę uciekać, bo nas sfarmią na bank. Nie, jeszcze zebrałem jak bot, sorry. Przepuść, sorki, sorki, ziomek. Niechcący, wjechałem w sojusznika. Ach, te głuszenia, kurna głupoty jakieś. No niestety, trochę HP straciłem. To był słaby interes. Weszł z woleja. Psz, panie, celować? Po co? Nie trzeba celować, tu się skill liczy. Kierowca jeszcze nie żyje. Jest i pilot. No trzeba na niego uważać mimo wszystko, to jest... ...teoretycznie one-shot, ale wiecie jak to jest. Zawsze jakieś komplikacje. Okej, okay. mamy zestaw użyty na uleczenie kierowcy. Powoli, powoli, bez chujrakowania. Nie weszło. Niestety. Niestety. Ale i tak jest na razie nieźle. Jest nieźle, jest nieźle. Tylko muszę po prostu przodować, poczekać. Bezstresowo tutaj. Paczad widzę, jeździ sobie wesoło. Olejmy Ciebie, co? Olać Ciebie, czy nie olać? Baczat jedzie, Baczat jedzie, Baczat jedzie. Nie, 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 nie ma co tutaj olewać go. Jedzie wprost na nas. Jechał. ok? Jechał. Był. I go nie ma. Ustalmy co do... Tutaj litery, jak to było. I jak to jest. Nie no, kurna, jestem pod wrażeniem. Bo gra się zarębiście. Oj, chyba mamy nową zarab zarabiaczkę. Yy, przepraszam. Nową maszynkę do zabawy. Zarabiaczkę, no tak. Trochę nieekonomiczna zarabiaczka, no ale niech będzie. Celujemy. Aj, prawie 18 HP mu zostało. Ale i tak wchodzi jak. Kurde, jaka stabilizacja działa. Tego brakowało na tym lajcie. Stabilizatora pionowego, boże. Stabilizator pionowy jest dużo lepszy niż przedcelowanie. Co takie sytuacje tylko yy, właśnie podkreślają. Naprawdę, to jest od razu różnica. Ogromna. Tu jechał Borsuk swoją drogą. Tu jechał Borsuk. Jakbym go zdjął. O nie. Niestety, dupa. Dupa majonez, Ketchup musztarda. Lef, 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 lef. Pożup. Nie! Nie trafił, nie trafił. Jakie szczęście dzisiaj ze mną jest, to nie, nie mam pytań. To było fartowne, bardzo fartowne. Oczywiście uciekamy, nie ma szans, aby wygrać z nim. Jest Borsuk. Niestety nie weszło ładnie. Nie przebiłem. Nie przebiłem Borsuka, szkoda. Strzeliłem tak z woleja, bo nie sądziłem, że w ogóle będę jeszcze żył. No ale jakoś to idzie, dobra. Na no, spokojnie, Borsuk na strzał. Tutaj go można tak skillowo troszeczkę rozwalić. O, arta, dobra. No i spoczko. Jeszcze teraz tylko lew co on robi, gdzie celuje? Wy, Nie wiem kogo. Tak to jak bacza, tobie oberwie. A ja go łupnę w bok. 317 4200 uszkodzeń. Dziękuję, dobranoc. To tak jakby ktoś miał wątpliwości co do jakości. T4,9 Teraz raczej już nie ma możliwości, aby tutaj narzekać. Jeśli ja, ktoś, kto na T4,9 nie umiał nigdy grać i nie umie grać, robi takie wyniki, to coś jest na rzeczy. Ewidentnie, nie mam pytań. <grym> Ale to jest fantastyczny pojazd. Jeszcze wsparcie dostałem. Druga klasa 1067 bazowego EXPA. Najwyższe uszkodzenia w teamie Lightem. Praktycznie tyle co EMIL 2. Jedno mogę powiedzieć: rewelacyjny pojazd po zmianach, i teraz pytanie tylko, jak się będzie spisywał z dziewięćdziesiątką. Załadujemy sobie po trochu każdej amunicji. Teraz armata jest zupełnie inna, swoją drogą pierwsza od znaka biegłości, widać tego skila. <grych> Jeszcze raz tylko przypomnę: celność 0,4 słaba czas celowania 2,3 sekundy niewielki czas celowania. Yy, zejdziemy do w ogóle dwóch sekund z bonusami i czekoladką, kolą tak naprawdę. No dobra, lecimy. Ja jestem gotowy. Co ma się dziać, to niech się dzieje. Dziewiątki i dużo, dużo twardych pojazdów też w tej bitwie. Szczególnie tutaj widać Pantero 8, 8, V, Bekta i SO6. No, są lajty, nie powiem, że ich nie ma, bo ich, jest ich pełno. Popatrzcie, dłużej ich jeździ, bo każdy robi expa, no ale i tak nie ma co gadać, 90 nie jest zła. Przynajmniej nie powinna być w teorii, penetracja naprawdę bardzo wysoka, a na goldzie 250, czyli standardowo, tyle co na RU. Heki są zdecydowanie mniej przydatną amunicją. I to już teraz chcę podkreślić. Zobaczcie, że mają bardzo słabą penetrację. Penetracja 45, ten RUMA ile? 102, chyba, więc jest przepaść tutaj. I haki są słabym wyborem na tym pojeździe. Nie trzeba ich mieć 5, 6, 3 to i tak za dużo chyba. Bo wątpię, bym w ogóle na Skorpiona ładował haki. Po prostu boję się, że nie wejdzie. Powinno w wieżę, ale jak to będzie w praktyce, to wiadomo. To się okaże. ...agresywnie. I co? Cisza. Hmm. Mam tutaj... ...słabe perki na kamuflaż. Mam stary zestaw na prawe, bo to załoga z czołgu ciężkiego. Więc... ...nie sugerujcie się tym kompletnie. Załoga z czołgu ciężkiego, więc wiadomo... ...trochę paździerz. Ale... ...jakoś to powinno pójść. tajp muszę uważać na niego. Bardzo groźny pojazd. Ru się wychyla. Też groźny. Szczególnie na hakach. No i Skorpiona strzał. Skorpiona to tam... O ty chamie, no. Warcie już do mnie celuje ziomek. Nie lubię bardzo sytuacji, gdy Arta... ...właśnie skupia się na moich lightach. Zawsze się obrywa za, za dużo. Za dużo to jest damage of lighta. 400 to jest... ...już jedna trzecia. Od tej strony może uderzymy. No ale i tak w ogóle czuję, że to będzie słabsza bitwa. Przez po prostu tą artę. Ona się na mnie skupiła już teraz, więc czuję, że będzie mi cały czas utrudniała życie. FCM mógłbym pokonać tak skillowo, ale tutaj Arta ma też wrzutę. To jest najsmutniejsza rzecz tak naprawdę, że walka byłaby dobra. Można byłoby agresywnie grać, ale dopóki właśnie jest ten koleś, który ma wszystko w dupie, tylko. Chce celować po mnie, no to wiadomo. Bitwa będzie z dupy. O. Nie wychylaj się, dobra, ja dostąd. Olewam ten mat y, oczywiście artym. Nie będę się wychylał, trzeba będzie przykampić. No to typowa camperiada się zapowiada. Zadawałem już hity na tej pod 4 heavy. Celuję po mnie, celuję w moją stronę. O, tak mogę go wykończyć. To jest sposób, słuchajcie. On ma wieżę tak umiejscowioną, że nie widzi swoich pleców. O nie, no i teraz zobaczył. Nie widzi, nie widzi, ale teraz zobaczył. Akurat w tym momencie. Szkoda. Ale i tak słabe uszkodzenia. 433 to nie był troll oczywiście, tylko zwykłe działo, bo bym padł na hita jest trolla. Jest FCM, jest, jest, jest. Gąska, gąska. Wiecie dlaczego gąska? Bo chyba już nie ma zestawu. Chyba ma, 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 ma. Ale i tak. No nie, nie padło gąska. Trafienie krytyczne tylko. Spodziewałem się, że zniszczę mu gąsienicę drugim pociskiem, bo wycelowałem w gąskę. Przednie kółko, ale nie weszło. Nie mam pojęcia dlaczego taki słaby efekt. Może nie strzał strza po prostu. O, dobra. I znowu ten koleś. No mówię wam. Na bank to jest typowy przykład polskiego gracza, który tylko chce mnie zdjąć, bo wiadomo, że zabije mnie, to będzie fajnie. No ja nie, nie mam do niego pretensji, tak? No może sobie strzelać do kogo chce, ale jest to z mojej perspektywy bardzo irytujące, bo jest tysiąc innych czołgów do trafienia, a on i tak ma to w dupie tylko byle mnie zdjąć. I tak naprawdę to bardziej pomaga mojej drużynie, bo gdyby strzelał w moich sojuszników. No to wiadomo oni mogliby się denerwować, że. Kurde, poluje na nas. A teraz ja się denerwuję za, za sojuszników. Trafić w to jest trudniej niż w czołg ciężki. Prawda? Mógłby strzelać po ciężkich po 300. Pewny damage. Wybrał mnie i niepewne strzały. Jego wybór. Never duda Emil, nie wiem o co chodzi. Na czocie kolega napisał. Nie ma FCMA już. Przestrzał słabiutki. Skorpiona nie wiadomo. Mam spota. Od kogo? Nie wiadomo też. Nic nie wiadomo o tej sytuacji. Trzeba się schować, bo wiecie, zginę. Dobra, uciekaj. Za górę. Okej. Okay. No, a ci sobie radzę bardzo dobrze. 8-4, więc to będzie wygrane. Tylko... Chciałbym się dowiedzieć, co mnie spotnęło przed chwilą. Znowu. Zobaczcie. No właśnie, tak sądziłem coś. Tak właśnie sądziłem, że jakiś koleś z krzaczków. Bardzo fajnie to wyglądało. Drużyna radziła sobie dobrze, ale ten... ...gracz zaskoczył mnie. Nie, nie sądziłem... ...że tutaj będzie... ...celował. Myślałem, że tylko podświetla. Nie sądziłem, że będzie gotowy na strzał. Tak czy siak nasi powinni wygrać. Tak mi się wydaje. Nie zrobiłem za dużo, ale nie określałbym tego tak, że działo jest do dupy. Po prostu. Arta jest do dupy. <laughs> Arta jest do dupy niż. O, teraz tutaj poluję tym Martą, ale też nie trafił. Gdyby nie Arta, to ta bitwa byłaby dużo lepsza. No ale co zrobić? Takie życie. Tak czy siak, T49 ocenia bardzo pozytywnie po zmianach. Raczej polecam trola, chyba że naprawdę nie lubicie takich armat, takich haubit, Bo jeśli nie lubicie, to też nie ma co się męczyć. Nie o to chodzi w tej grze. Także na tym kończymy dzisiejszy materiał. Do zobaczenia na razie. Cześć.